Bardzo proszę, panie pośle. Przysłuchując temu wszystkiemu, to jednak mam jedną sprawę do pana prezesa. Może, nie wiem, chciałby ekspansję zrobić na wybrzeże, panie prezesie. Zapraszam do powiatu krywickiego. Można wybudować wzdłuż wybrzeża taką kolejkę linową. O tyle fajnie, że cały pas nadmorski należy do Skarbu Państwa. Także nie trzeba byłoby się z nikim kłócić, tylko pozałatwiać. Także zapraszam i pomagam, jeśli trzeba. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, 31 marca mija termin ostateczny działania bonu turystycznego, polskiego bonu turystycznego. Czy mógłbym liczyć na to, żebyście panowie na jutro lub na czwartek zwołali komisję turystyki, zaprosili na tą komisję pana ministra Guta Mostowego, żebyśmy o tym porozmawiali, dlatego że nie zostało jeszcze aktywowanych ponad 500 000 bonów. Ponad 500 000 bonów nie zostało aktywowanych. Ja jako poseł Platformy Obywatelskiej, my jako Platforma złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy o przedłużeniu działania tego bonu do czerwca, przynajmniej czerwca tego roku, no ale bez decyzji ministerialnych się nie obędzie, więc miałbym taką prośbę, gdybyście panowie mogli, jednak jesteśmy tutaj, albo na jutro, albo pan przewodniczący, albo na pojutrze zwołać taką komisję, zaprosić pana ministra, żebyśmy porozmawiali na temat tego bonu, bo wydaje mi się, że jest to sprawa ważna i dla gór, i dla wybrzeża, skoro te pieniądze zostały przeznaczone na to, żeby młodzież, dzieci i rodzice mogli pojechać na wczasy czy tu, no to trzeba je wykorzystać, prawda, a nie zwracać do budżetu. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję za propozycję. My oczywiście rozpatrzymy, natomiast tu pewnie będzie problem, ale właśnie może podkomisja szybciej by się mogła spotkać, bo to jest mniejsza liczba posłów uczestniczących wtedy podkomisji i wtedy no, z sekretariatem zobaczymy, co da się zrobić, a więc na pewno dostaniemy informację SMS-em, jeżeli doszłoby to do skutku. To jeżeli, bardzo proszę, w tej sprawie, tak? Tak. Ja myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, nie wiem, czy teraz pan przewodniczący podkomisji próbuje ewentualnie ustalić już te kwestie. Myślę, że rzeczywiście sprawa bardzo ważna, słuchajcie, no bo to jeszcze jest chociażby, nie wiem, jaki do końca roku pewnie byłoby to najbardziej zasadne przedłużenie, bo to są... Tak, bo to są rzeczywiście jeszcze no, grube miliony dla całej branży, która była mocno dotknięta. Także ja bym też ewentualnie panu posłowi prosił, żeby tutaj z przewodniczącym jeszcze porozmawiać po zamknięciu komisji i pewnie to będzie łatwiejsze techniczne do zrealizowania niż zwołanie w tym trybie komisji. Całej komisji. Tak, to my pod komisję jak najbardziej zwołamy, nie ma tutaj żadnego problemu, tylko tak jakby wymiar komisji jest dużo jakby większy, prawda, niż pod komisji do spraw turystyki, ale oczywiście jak najbardziej dobrze, to zwołamy w przeciągu tych 2 dni, które nam zostały. Dobrze, nic się nie dzieje. Szanowni Państwo, w Komisji Sportu szybko się dogadujemy. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny.